Jesus. Panie Jezu. You came to each one of us in the form of Holy Communion. Przyszedłeś do każdego z nas pod postacią Komunii Świętej. You have become one with us. I stałeś się z nami jedno. You have become one with our flesh and blood. Stałeś się jedno z naszym ciałem i krwią. You stand embracing us. I stoisz, trzymając nas w ramionach. Now you stand in front of your Father. Teraz stoisz też przed swoim Ojcem. With one hand you cling to your Father. Jedną ręką przywierasz do swojego Ojca. With the other hand you stand embracing us. A drugą ręką przytulasz nas. You said to Nathaniel. Powiedziałeś do Natanaela. That you are the ladder of Jacob reaching to the heavens. Że jesteś drabiną Jakubową sięgającą do nieba. On whom angels are descending and ascending. Po której aniołowie zstępują i wstępują. You are the ladder. Jesteś drabiną. From the air to the heavens. Drabiną, która sięga od ziemi do nieba. From us to God the Father. Od nas do Boga Ojca. And angels are ascending and descending. A aniołowie wstępują po niej i zstępują. Lord, what an experience, what a love experience. Panie, jak cudowne jest to doświadczenie Twojej miłości. What an extraordinary love. Jak niezwykła jest ta miłość. We have no words to express it. I nie potrafimy znaleźć słów, by wyrazić naszą wdzięczność. You love us so much. Bo Ty kochasz nas tak bardzo. That you stand embracing us always. Tak bardzo, że nie wypuszczasz nas ze swoich objęć. And you make us embrace the Father. I to Ty sprawiasz, że jesteśmy w stanie wziąć w ramiona Ojca. We step into heaven right now. I teraz, dokładnie teraz wkraczamy w niebo. We step into the resurrection right now. Teraz wkraczamy w zmartwychwstanie. Thank you, Jesus. Dziękuję Ci, Jezu. Thank you, Jesus. Dziękuję Ci, Jezu. Thank you, Jesus. Mocy moje.
two love stretch you apart, kiedy rozciągają cię dwie miłości, there is an opening on your side. W twoim boku powstaje otwór. From there, water and blood flow out. A stamtąd wypływa woda i krew. It is that water that fall on us in the sacrament of baptism. I to właśnie ta woda spadła na nas w momencie Chrztu Świętego. It is that blood that we receive in the Holy Communion. I to właśnie tę krew przyjmujemy w Komunii Świętej. We are reborn from above. I rodzimy się z wysoka. From your side. Z twojego boku. In the living water. W żywej wodzie. Every day we have to be reborn. Musimy się rodzić na nowo każdego dnia. Every day we are to be reborn from above. Codziennie musimy rodzić się na nowo z wysoka. Every day we are to be reborn in your spirit. Codziennie trzeba nam rodzić się z twojego ducha. So that we always belong to you. Po to, żebyśmy zawsze należeli do ciebie. Lord, Panie, it is for this purpose you have brought us here. Właśnie po to nas tutaj zgromadziłeś. What a beautiful experience now. I dałeś nam to przepiękne doświadczenie tej chwili. We are reborn from above the Holy Spirit right now. Kiedy teraz rodzimy się z wysoka, z Ducha Świętego. We are empowered by your Holy Spirit. Ty nas wyposażyłeś mocą swojego ducha. You make our faith stronger. Ty sprawiasz, że nasza wiara staje się silniejsza. And faith is the divine genealogy that ties us to you. A wiara to boska genealogia, która wiąże nas z tobą. Lord, Panie, you make us belong to you always. Ty sprawiasz, żebyśmy należeli do ciebie zawsze. Thank you, Jesus. Dziękuję ci, Jezu. Thank you, Jesus. Dziękuję ci, Jezu. Thank you, Jesus. Thank you.
Jesus. Panie Jezu. This is a very preferential moment. Jest to moment wyjątkowy. You stand embracing us. Stoisz teraz trzymając nas w ramionach. And you stand embracing your father. I stoisz trzymając w ramionach Ojca. We have many precious things to tell you. I mamy wiele rzeczy Ci do powiedzenia. And maybe you have something very special to tell us. A być może i Ty masz nam coś szczególnego do powiedzenia. We will remain in silence. Dlatego teraz będziemy cicho. Lord, speak to us in silence. A Ty, Panie, przemawiaj do nas w ciszy. And we also speak to you in silence. A my w ciszy będziemy mówić do Ciebie. Very precious things to speak now. Bo mamy Ci do powiedzenia wiele cennych rzeczy. In deep silence. Dlatego będziemy teraz trwać w głębokiej ciszy.
Lord Jesus. Panie Jezu. Through the book of Apocalypse, you reveal to us. W Księdze Apokalipsy objawiłeś nam, that you have made us kings and priests. Że uczyniłeś nas królami i kapłanami. Apocalypse chapter 1 verse 6. Apokalipsa, rozdział 1, werset 6. You have made us kings and priests. Uczyniłeś nas królami i kapłanami. And it's also revealed in chapter 19 that you are the King of Kings. A w rozdziale 19 objawiłeś nam, że jesteś królem królów. You rule the world through your kings that we and that kings are we are that kings. Ty władasz światem poprzez swoich królów, a tymi królami jesteśmy my. Political rulers come and go. Przywódcy polityczni przychodzą i odchodzą. You rule the world through us. A ty władasz światem przez nas. And you have made us also priests. Uczyniłeś nas też kapłanami. You are the high priest. Ty jesteś najwyższym kapłanem. In the order of Melchizedek. Według porządku Melchizedeka. And you have made us priests. I uczyniłeś nas kapłanami. What's the duty of a priest? A jakie są obowiązki kapłana? To lift up people to you. Kapłan podnosi ludzi do ciebie. Now we are in this church. A teraz jesteśmy w tym kościele. As priests. Jako kapłani. To lift up our people to you. Po to, żeby podnosić ku tobie naszych bliskich. We lift up our people to you. A więc podnosimy ku tobie naszych bliskich. Especially the sick. A w szczególności chorych. The suffering. Cierpiących. Those of financial problems. Tych, którzy mają problemy finansowe. Those of relational problems. Tych, którzy mają problemy w relacjach. Our children who have difficulty in believing in you. Nasze dzieci, którym trudno w ciebie wierzyć. Your dear ones who have stopped going to the church. Naszych bliskich, którzy przestali chodzić do kościoła. Those who have problems in faith. Tych, którzy mają problem z wiarą. Lord. Panie. We lift them all to you. Podnosimy ku tobie wszystkich. Stretch out your hand. A ty wyciągnij swoją rękę. Touch them. Dotknij ich. Heal them. Uzdrów ich. Strengthen them. Umocnij ich. Enlighten them. Oświeć ich. Lord. Panie. Stretch out your hand. Wyciągnij swoją rękę. Touch them. Dotknij ich. Heal them. Uzdrów ich. Anoint them. Namaść ich. Strengthen them. Umocnij ich. Enlighten them. Oświeć ich. Lord. Panie. Stretch out your hand and touch us also. Wyciągnij swoją rękę i dotknij również nas. Touch us, Lord. Dotknij nas, Panie. Touch us, Lord. Dotknij nas, Panie. Heal us, Lord. Uzdrów nas, Panie. Heal us, Lord. Uzdrów nas, Panie. Anoint us, Lord. Namaść nas, Panie. Anoint us, Lord. Namaść nas, Panie. Strengthen us, Lord. Umocnij nas, Panie. Strengthen us, Lord. Umocnij nas, Panie. Enlighten us, Lord. Oświeć nas, Panie. Enlighten us, Lord. Oświeć nas, Panie. Thank you.
as we receive the final benediction. Teraz przyjmiemy końcowe błogosławieństwo. Let us lift up the whole world to the Lord. I w tym czasie podnieśmy ku Panu cały świat. It is this world that he came to this world he came from heaven. Bo do tego właśnie świata przyszedł z nieba. He loved this world. Kochał ten świat. But this world is full of violence. Ale ten świat jest pełen przemocy. Let us lift up this world. Dlatego podnieśmy w górę ten świat. Let the Lord touch this world. I niech Pan go dotyka. And transform this violence into an act of love. I przemienia wszelkie jego zło swoją miłością. Especially let us pray for the terrorists, the warmongers. W szczególności módlmy się za terrorystów, za tych, którzy wzbudzają wojny i za pogan. Let them experience the loving hand of the Lord. Niech doświadczą pełnej miłości ręki Pana. The healing hand of the Lord. Uzdrawiającej ręki Pana.